Darek z 2 tygodnie temu pobolewał go mięsień dwugłowy uda. Myślę, że to jest podobna sprawa, ale to będziemy wiedzieć dopiero jak zrobimy USG. Kuba Biskup, natomiast Łydka. Rozgrzewałem się bodajże 3 minuty, wszedłem i od razu poczułem ukłucie w łydce, także pewnie naderwałem mięsień. Byłem dzisiaj na ławce, nie grałem od początku, także no, na pewno szkoda dzisiaj tego meczu, bo wskoczylibyśmy na 8 miejsce, a tak na pewno zimny prysznic dla nas wszystkich. A na dodatek mieliśmy jeszcze problem, bo Bartek Babiarz praktycznie dostał w przerwie zastrzyk przeciwbólowy, bo ma silnie stłuczone żebra i obawiam się, że może to być coś poważniejszego, oby nie. Na pewno Wisła to dobry zespół z dobrymi piłkarzami. Stworzyła dzisiaj dużo sytuacji. My strzeliśmy 2 gole, też mogliśmy strzelić więcej. No, nic, trzeba o tym meczu jak najszybciej zapomnieć. Walka trwa wciąż, wszystko jeszcze jest do zrobienia, ale na pewno dzisiaj nie zakładaliśmy porażki, tak? Na pewno nie chcieliśmy tego meczu przegrać. Myślę, że remis się też byłby dobrym rezultatem. Niestety przegraliśmy i tyle.